Proszę Państwa, dziękuję za przybycie. Konferencja została wczoraj zwołana, Państwo dzisiaj jesteście, bo temat jest bardzo ciekawy i myślę, że nie można z nim czekać, bo jest to po prostu bardzo dobra dla Kamiennej Góry informacja. Przywożę ją z Warszawy po rozmowach z panem prezesem PKP w Warszawie. Już wiem i mogę to z całą odpowiedzialnością Państwu przekazać, że nasz dworzec w Kamiennej Górze będzie remontowany. To jest właśnie ta informacja bardzo świeża, bardzo aktualna i myślę, że wzbudzi zainteresowanie nie tylko mediów, ale także mieszkańców Kamiennej Góry i powiatu. Proszę Państwa, koleje tworzą program budowy i remontów dworców. Kolejny program, w którym będą chciały wyremontować lub zbudować na nowo 150 dworców i przystanków w całej Polsce. To jest druga odsłona programu, który już, pierwsza odsłona się toczy, już trwa, na które w pierwszej odsłonie koleje wydały na remonty około 1 600 000 000 zł. W tej drugiej odsłonie, w której my się znajdziemy, będzie to kwota podobna. Ale nas interesuje oczywiście Kamienna Góra i ten dworzec, który, proszę Państwa, jest no w zasadzie nieużywany od 2004 roku, kiedy to odjechał ostatni pociąg pasażerski relacji Lubawka-Jelenia Góra. Co prawda w 2008 uruchomiono sezonowe połączenia do Trutnowa i dzisiaj też mamy takie połączenia, bo 7 par pociągów obsługuje linię Sędzisław-Kralowec, ale generalnie, proszę Państwa, nie mamy poza tym żadnego ruchu pasażerskiego. Remont dworca jest pierwszym krokiem ku temu, by przywrócić połączenia z Jelenią Górą przez Kowary. I tu jest druga wiadomość, może już nie tak konkretna jak w sprawie samego dworca, ale wiadomość taka, którą też Państwu chcę przekazać. Marszałek ustala z Kolejami Polskimi przejęcie tej linii 308, przejęcie tej linii do Kowar i ma w planach remont. Jeżeli by się udało zgrać w czasie te dwie historie, te dwa tematy inwestycyjne, mielibyśmy zupełnie inną rzeczywistość, no a przede wszystkim cieszylibyśmy się raz z nadaniu nowego blasku naszemu dworcowi, dwa z powrotu połączeń pasażerskich na tę niezwykle atrakcyjną linię kolejową. Proszę Państwa, muszę przy tej okazji powiedzieć, że sukces, bo tak można to śmiało nazwać, że sukces w postaci wpisania naszego dworca na listę obiektów do remontu nie byłby możliwy bez zabiegów wielu osób. Nie tylko moich. Tutaj, proszę Państwa, szczególne podziękowania należą się pani poseł Marzenie Machałek, która cały czas wspiera nas w działaniach inwestycyjnych, w zabiegach o środki zewnętrzne i jak Państwo widzą, są to działania skuteczne. Z tego miejsca chciałem pani poseł serdecznie podziękować. Myślę, że jeszcze nieraz będzie okazja, bo przecież to jest dopiero wywołanie tematu. Nieraz będzie jeszcze okazja zaprosić panią poseł do nas, żeby, przepraszam, porozmawiać o konkretach, ale dzisiaj jeszcze raz serdecznie, dziękuję za zaangażowanie i pomoc w tej właśnie sprawie. Podziękowania należą się także miłośnikom kolei, proszę Państwa, którzy od lat bombardowali PKP, Urząd Miasta, Konserwatora Zabytków i wszelkie możliwe instytucje bombardowali petycjami w sprawie remontu dworca. Więc to są głównie panowie Krzysztof Kociołek i Maciej Mikołajczyk. To są pasjonaci kolei, którzy
naprawdę swoją presją, jak dowiedziałem się, proszę Państwa, w Warszawie też dużo, dużo pomogli. Cóż jeszcze mogę do tego dodać? Mogę dodać, że jako samorząd zaoszczędzimy dużą kwotę pieniędzy w ten sposób, że nie będziemy tego dworca remontować z własnych środków. Jak dużą, to się okaże, proszę Państwa, po projektowaniu, po kosztorysowaniu. Natomiast na pewno to jest istotne i to jest warte podkreślenia. Na dziś nie byłoby nas stać na wykonanie kolejnej dużej inwestycji, mając na uwadze ten program inwestycyjny, który właśnie dziś kontynuujemy. To jest Centrum Kultury, to jest ścieżka rowerowa, to jest oświetlenie. Za chwilę, proszę Państwa, sala gimnastyczna przy szkole podstawowej numer 1. Za chwilę przebudowa ulicy papieża Jana Pawła II. Więc program inwestycyjny jest szeroki. No i oczywiście kapitałochłonny. Na pewno dworzec byłby dla nas trudny do udźwignięcia. Tym bardziej, proszę Państwa, trzeba się cieszyć z tych decyzji, które niedawno zapadły w Warszawie i myślę, że dziś jest to rozpoczęcie procesu, który potrwa na pewno lata, ale efektem będzie nowy, zupełnie nowy wygląd dworca, no i przywrócenie blasku temu wspaniałemu zabytkowi, bo przecież jest to budynek zabytkowy. To tyle, proszę Państwa, z tych radosnych, mam nadzieję, informacji i liczę, że Państwo radni, którzy będą debatować o tym programie inwestycyjnym, o tym przedsięwzięciu, wyrażą tutaj aprobatę swoją dla tych działań, które już zostały podjęte i które niedługo zostaną sfinalizowane umową między nami a PKP. Także nie spodziewam się tutaj jakichś przeszkód ze strony Państwa radnych. Myślę, że oni, tak jak większość mieszkańców, przyjmą te informacje po prostu z radością. Dziękuję. Panie burmistrzu, kiedy ma się rozpocząć realizację tego projektu, tego programu przebudowy dworców, tak? Proszę Państwa, pytanie o to, kiedy wymaga takiego rozwinięcia. Jest to program przewidziany do roku 2027. 2027 i w tym czasie kolej chce, jak już powiedziałem, wyremontować lub stworzyć nowych łącznie 150 dworców czy przystanków. I teraz pytanie, czy my się znajdziemy w pierwszym rzucie obiektów do remontów, czy w drugim, tego dzisiaj nie jestem Państwu w stanie podać, ale jak mówi data tego programu, do 2027 roku powinniśmy ten remont zakończyć. Ja tylko może dopowiem. Będziemy czynić starania oczywiście, żeby znaleźć się w tej pierwszej grupie. Z informacji, które uzyskaliśmy od PKP, ten proces inwestycyjny jest dosyć szybki, bo około 10 miesięcy trwa przygotowanie projektu i po tych 10 miesiącach już po prostu zaczynają się faktyczne prace. Także wszystko zależy po prostu, w której transzy tych 150 obiektów się znajdziemy. Czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie wojewódzkiego dworca? No bo to jest dosyć duża kubatura, która i tak stoi pusta od lat, tak? Trzy mieszkania chyba. Panie redaktorze, i to jest właśnie, powiedziałbym, klucz programu. Klucz programu, ponieważ warunkiem porozumienia, które zawrzemy z koleją, jest znalezienie funkcji użytkowej dla tego ogromnego obiektu. I tutaj ja mam pewne pomysły, ale chciałbym się zwrócić do Państwa radnych też z propozycją przedstawienia pomysłów na zagospodarowanie tego właśnie obiektu. Także do Kamiennogórzan chciałbym się zwrócić o to, by przedstawiali swoje pomysły. Generalnie zakładamy, że będą tam instytucje nasze, miejskie. Takie mamy założenie i taki jest też warunek wstępny, że dworzec
musi być, proszę Państwa, użytkowany. On nie zostanie wyremontowany i będzie sobie niszczał przez 10 czy ileś lat, tylko my jako samorząd weźmiemy go w dzierżawę. W jakiej części, to będzie zależało od rozmów z koleją. Kolejarze zostawią sobie prawdopodobnie niewielką część na obsługę ruchu pasażerskiego, a resztę najpewniej weźmiemy my. I stąd właśnie będzie też konieczność rozmowy z radnymi, bo jest to zadanie na długie lata, które bierzemy też sobie w pewnym sensie na barki. Dzisiaj nie wydajemy kilkunastu milionów złotych na remont, ale w przyszłości będziemy płacić czynsz dzierżawny kolejarzom za użytkowane powierzchnie dworca. Więc co tam powstanie, panie redaktorze, dzisiaj jeszcze nie wiemy. To jest zupełnie nowa rzecz, nad którą musimy się zastanowić. Jak mówiłem, ja mam pewne pomysły, ale będę chciał je skonsultować z radnymi i z mieszkańcami tak, żeby wypracować jakiś konsensus co do tego, co tam się ma pojawić. No to panie burmistrzu, możemy doprecyzować, bo ta kwestia umowy, porozumienia dzierżawy nie padła do tej pory w tym pana wystąpieniu. Rozumiem, że warunkiem wpisania na tą listę 150 obiektów było to, że miasto potem wydzierżawi ten obiekt i będzie go użytkować, tak? I płacić PKP jakiś tam czynsz najmu, który się jest tajemnicą, no nie potrafimy powiedzieć, jaki on będzie. Nie. To znaczy, taki był warunek, tak? Musimy zawrzeć porozumienie z PKP, żeby... Tak, panie redaktorze, podpiszemy niebawem taki list intencyjny, w którym zobowiążemy się właśnie do dzierżawy tego obiektu na jakiś okres. Nie wiem, czy to będzie 10, czy 15, czy 20 lat. Zobaczymy, co kolej nam zaproponuje. Natomiast kolejarze dzisiaj chcą uniknąć sytuacji, w której naprawdę wyremontowali kiedyś dworce i to duże. I ja słyszałem wczoraj, będąc w Warszawie, przykłady takich dworców, które, proszę Państwa, stoją puste. Bo samorządy czy inne instytucje, które deklarowały zagospodarowanie, ostatecznie wycofały się z tego zobowiązania czy z tej deklaracji. I dzisiaj my tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś nam w czymś pomaga, bo dworzec zostanie wyremontowany generalnie na nasze potrzeby, w uzgodnieniu z nami. Ale w zamian za to żąda tego, żebyśmy o ten obiekt dbali, żeby on po prostu nie niszczał. Więc wydaje mi się, że ten układ jest bardzo sensowny i uczciwy. Zmiana, jaka nastąpiła, jest właśnie w tej zasadzie. Bo do tej pory, proszę Państwa, moi poprzednicy negocjowali cały czas przejęcie dworca na własność przez samorząd. No i te rozmowy niestety spaliły na panewce. Podejrzewam, że z tego powodu, że nie było środków na modernizację, na remont. I prawdopodobnie też nie było jasnej koncepcji co do zagospodarowania. Dzisiaj my jeszcze tej koncepcji nie mamy, jak mówiłem, ale mamy już pewne, że kolej na nasze potrzeby, na nasze wnioski, na nasze zapotrzebowanie nam ten dworzec odnowi. No to proszę Państwa, to jest kapitalna rzecz. To jest kapitalna rzecz. Potem oczywiście będziemy ponosić koszty, ale to nie ma nic za darmo. Dzisiaj już skończyły się czasy darmowych prezentów. To jest niezamierzone powtórzenie. Jak to się nazywa? Darmowe prezenty.